Cześć, kolejny fajny dzień nowy. Opowiem Wam o rzeczach, które inwestuję i o problemach, które są przede mną. Żeby tego się dowiedzieć, oglądajcie do końca. Jedne z rzeczy, które w tej chwili prowadzę, tak jak wiecie, prowadzę ten mój nowy projekt twojezdrowie24.pl i to jest projekt, który zakłada wszystko, co związane ze zdrowiem. I w jakimś tam dużym skrócie powiem tak, powstaje social media, a za tym powstaje, uwaga, telewizja. Co to znaczy telewizja? tz24.tv to jest domena, gdzie możecie zajrzeć już na ten kanał. Powstała strona i uważam, że bardzo fajna. Dajcie opinię, jeśli zobaczycie, czy się Wam to podoba. I słuchajcie, będziemy mieli różne projekty, bo tam będą podróżnicze tematy o zdrowiu, o sporcie, o życiu, o biznesie. Wiele różnych ciekawych, fajnych projektów tam będzie. No i jeden z ciekawych projektów, które uważam, że byłby fajny. Chcieliśmy nagrać film związany z nowym trybem życia, czyli ruch, siłownie, kluby fitness i tak dalej. Więc zacząłem jakby montować ekipę. Co dałem? Jakieś ogłoszenie, że poszukujemy prezenterów, prezenterki. Bardzo dużo osób się do mnie zgłosiło, bo sporo osób chciałoby jakby uczestniczyć w tym projekcie. Ma to wyglądać coś a la, jak oglądacie Makłowicz w podróży plus Polacy za granicą. Co to znaczy? Będziemy opowiadać o miastach, o różnych sytuacjach, o wydarzeniach w danych miastach. Będą ciekawe osoby, będą fajne, ciekawe miejsca w Polsce. A oprócz tego chcielibyśmy odwiedzać różne siłownie, gdzie pokazywalibyśmy te siłownie, jak one wyglądają od środka, czym się wyróżniają spośród innych, fajnych trenerów, fajne ćwiczenia, wszystko co związane z ruchem. Wskazówki na temat zdrowego trybu życia, czyli żywność, jakie suplementy diety, też byśmy chcieli to pokazywać. No i wszystko co związane jeszcze jest z rehabilitacją, jakie wskazówki związane o tym, jak kogoś coś boli. Trenerów byśmy chcieli zapraszać. Bardzo, bardzo ciekawy materiał. Mam nadzieję, że będzie to oglądalne przez Was. Będzie do tego stworzony oczywiście osobny kanał. Będzie się to pokazywało też na tej Twojej zdrowie, na TZ24, czyli na tej telewizji internetowej. Więc ogólnie się bardzo, bardzo dużo dzieje i będzie się działo. Słuchajcie, ale żeby zorganizować takie nagranie filmu, trzeba wiele czynności, wiadomo, trzeba znaleźć prezenterów, kamerzystów, z tymi kamerzystami też już rozmawiałem i te rozmowy trwają, trzeba dużo pisać, rozmawiać, wszystko przechodzi przez moje ręce, ale dzisiaj też zadzwoniłem do siłowni, gdzie chciałbym, żeby był zrobiony materiał i dzwonię do nich, mówiąc o tym, że dzień dobry, ale chciałbym nagrać film, nagrywamy film o miastach i pokazywać będziemy fajne siłownie w Polsce. No i proponujemy, że nagramy Wam o Waszej siłowni w naszym filmie, umieścimy to, zrobimy to za darmo. A Pan mi mówi, wie Pan co, to nie działa tak, że Wy mi zrobicie za darmo, bo Wy musicie mi za to zapłacić. I tutaj czy bardzo, bardzo zdziwiłem, zaskoczyło mnie to bardzo, ponieważ film ma na celu reklamowanie zdrowego trybu życia, a przy okazji różnych ciekawych, fajnych siłowni. I zdziwiło mnie to, że firma chce za to, że będziemy ich reklamować, będziemy o nich dobrze mówić, kasy. Pan jeszcze zaznaczył, że jest możliwość wymiany barterowej. Nie wiem, na czym to będzie polegało, ale zobaczymy. Niemniej jednak, skoro chcą, nie chcą być reklamowani za darmo, a chcą kasę za to, że my będziemy reklamować, dla mnie to jest chore. Zobaczymy, jaka sytuacja się rozwiąże, ale widzicie, niektóre firmy nie zawsze rozumieją ideę różnych projektów, więc poczekajmy na rozwiązanie tego zagadnienia i myślę, że dogadam się z tymi firmami. Zwłaszcza, że jeśli inne siłownie pojawią się na naszych filmach i te filmy będą miały fajną oglądalność, to tamte firmy, nie, inne firmy nie będą nie będą pokazywane, więc będą tracić.
I myślę, że za niedługo może być sytuacja taka, że to właśnie firmy nam będą płacić za to, żebyśmy ich pokazywali. Jak ta sytuacja się skończy, nie wiem. Wymaga to trochę czasu, pracy, inwestycji, jak i z naszej strony, ale ja jestem cierpliwy, więc zakładam, że na pewno wszystko się uda i będą to bardzo, bardzo ciekawe materiały. Więc teraz właśnie mykam szybko do swojego kolejnego biura, bo tych biur mam kilka. Będę nagrywał jutro pierwsze filmy związane z Twoim zdrowiem 24 i z tym projektem związanym ze zdrowym trybem życia. Zobaczymy, jak się uda. Ja moje hasło mówię, a co jak się uda? Na pewno się uda. W międzyczasie też dostałem SMS-a od pani dyrektor z hotelu z Warszawy. Zaprosiłem, poprosiłem ją o to, żeby zrobić film reklamowy. No, przekierowałem do dyrektora. Prawdopodobnie będzie musiała się odbyć rozmowa z dyrekcją i całą firmą, zarządem spółki, żeby na jakich zasadach będziemy robić te promocje tego hotelu. Więc jutro, jak wiecie, wyjeżdżam do Warszawy, tam będzie cała ta ekipa zmontowana i będziemy nagrywać te filmy. Jeszcze wam parę rzeczy wrzucę, ale teraz wchodzę, już podjeżdżam pod kolejne moje biuro, bo się mieści niedaleko, w centrum miasta. Ale słuchajcie, miałem jeszcze taką inną rozmowę, w sumie mniej przyjemną czy przyjemną, nie wiem. W każdym razie powiem wam historię krótką, że mamy tutaj koleżankę, która z nami zaczęła współpracować i problem się pojawił taki. Dziewczyna z nami spotkała się 3 razy na Zoomie, gdzie my omawiamy wszystko, co związane z Twoim zdrowiem 24.pl, czyli jak zbudować tą firmę i tak dalej. To dotyczyło social mediów, a właściwie TikToka i nagrywania YouTube'a. Moim zdaniem ta dziewczyna ma bardzo fajne predyspozycje do nagrywania filmów, ale ma nieskończone 18 lat. Nie, źle mówię. Właśnie skończyła 18 lat, bo mówiła ostatnio właśnie na Zoomie, że właśnie kończy 18 lat. Powiem wam tak, no i o co chodzi? Chodzi o to, że u nas jest zasada taka, i to z doświadczenia po prostu mówię już, żeby najpierw ludzi przetestować, żeby te osoby pokazały, co potrafią robić, a później proponujemy im współpracę w postaci umowy o pracę, umowy zlecenia, w zależności jaka ta osoba jest, jak jest najlepiej optymalizacja podatkowa, żeby nie płacić niepotrzebnych podatków. Suma summarum, dziewczyna nagrała jakiś krótki film, puściła chyba 2 kawałki na TikToka lub 3 i już woła, że ona chce minimum jakieś co miesiąc, znaczy co tydzień, żeby było płacone i żeby jej od razu płacić, podpisać ją umowę na umowę o dzieło akurat zaproponowała. Więc słuchajcie, u mnie to tak nie działa, nie wiem jak u was, ale najpierw zasada jest taka, pokaż co potrafisz i to co robisz, że to przynosi jakiś efekt. Ja wiem, że nie wolno nie zapłacić za pracę. Ja to rozumiem, ale my chcemy płacić za to, że jeśli coś potrafisz, to pokaż, my ci za to zapłacimy. I to nie ma dyskusji, chcę płacić, tylko nie w momencie, kiedy ja mam zgadywać, jakie będą osiągi i zasięgi i jak ta osoba pracuje. Ja na przykład na coś takiego się nie zgadzam i uważam, że chętnie zatrudnię kogoś, opłacę kogoś, jak widzę, że ta osoba naprawdę potrafi robić to, co robi. Dlaczego? Ponieważ miałem już tyle różnych spotkań i tyle osób zatrudniłem, które mówiły mi, że jestem świetnym handlowcem, że potrafi wszystko zrobić, szybko się uczy, jak zawsze, i potrafi zarobić dla mnie pieniądze. Okazuje się jednak z drugą strony, że przychód jest zero, koszty potężne, pracownik robi jak robi i powiedziałem od tego czasu, że nie. Najpierw pokazujesz, co potrafisz. Jeśli potrafisz, ok. Przykład wam dam taki, że na przykład jeśli ktoś mówi, że potrafi kafelkować płytki, na przykład glazurnik jakiś, to proszę bardzo, zaczynasz kłaść i ja widzę, że to robi dobrze, albo pokaże mi jego pracę, które po prostu zrobił, tak? I widzę, że to jest wysokiej klasy fachowiec. Okej, umawiam się z nim, taką osobą płacę, nie ma problemu, ale żeby w ciemno, słuchajcie, ja to osobiście odradzam. Jeśli nie wiecie, jak pracownik robi, najpierw go przetestujcie. Po to są jakieś umowy, wstępne możliwości, ale też nie dajcie sobie
żeby wam pracownik dyktował wam warunki. Moim zdaniem, jak ja idę do firmy, to najpierw do firmy pytam, co trzeba zrobić i tak dalej. Ta firma mnie ocenia z tego, co jakie ja mam osiągi. Nikt ze mną w ciemno nie będzie robił biznesu, albo inaczej, zapłaci mi dopiero, jak ja coś zrobię i coś osiągnę. Ale z przodu, z góry tego się tak nie robi. Dlatego dałem dziewczynie do przemyślenia, być może się zreflektuje, choć ma złych doradców, bo już słyszałem, że jej ojciec to proponuje. Podejrzewam, że nie ma pojęcia o prowadzeniu czegokolwiek, więc dlatego zrobił się problem. Szkoda, bo szczerze mówiąc, chciałem zainwestować też swój czas, żeby ją nauczyć, jak dalej się na scenie, dać odpowiednie programy, kanały i możliwości rozwinięcia się dla niej. Ale jeśli to działa na zasadzie, że najpierw mi daj, to nie. Powiem wam dalej, to jest tak przykład z tymi siłowniami, klubami, które powiedziały mi, że zapłać nam za to, że my będziemy im robić reklamę. No chyba trochę komuś się trochę pomyliło, albo to jest nieporozumienie. Takie mam problemy, tak to działa, ja tak tego nie rozwiązuję. A nawiasem mówiąc, pamiętajcie, że przy umowie o dzieło jest zryczałtowany podatek 20%, który należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego. W wypadku tej młodej dziewczyny, która skończyła 18 lat, zdecydowanie lepiej jest podpisać umowę zlecenie, bo tam cała kwota ze zlecenia idzie do jej kieszeni i nie ma podatków. To tak na marginesie.